witam ponownie w Kanadzie, bo chyba teraz większość czasu pani spędza w Polsce, tak? Tak, dziękuję bardzo. Co pani robi w Polsce? Ja właśnie śpiewałam w operze śląskiej. Ja studiuję tam studia magisterskie na Akademii Muzycznej w Katowicach. I właśnie no, śpiewałam w operze śląskiej, w operze Moniuszki Verbum Nobile. Mhm. I no właśnie teraz jestem w domu na święta i bardzo się cieszę. I śpiewa pani teraz pastorałki i kolędy. Która jest najpiękniejsza? No Cicha Noc jest taka piękna. Bardzo też lubię Remember There's Christmas, to jest komponowana przez dyrygenta Mariusza Michalak. No nie wiem, za dużo ich jest. Wszystkie są piękne. To proszę powiedzieć na koniec, jak to się u pani zaczęło? Skąd zainteresowanie śpiewem, operą? Jak to u pani było? To właśnie się tak zaczynało się z tym chórem, z Quo Vadis Brampton. Mhm. Śpiewałam z nimi też i zaczynałam brać lekcje ze śpiewu z panią Kingą Mitrowską. Ile pani lat miała wtedy? To było tak może 4 lata temu. Zawsze tak śpiewałam. Pani się tutaj urodziła? W Toronto się urodziłam. Mhm. I tak właśnie zawsze tak śpiewałam rozrywkowe takie piosenki z gitarą, ale właśnie tak klasycznie to dopiero tak od kilku lat z panią Kingą Mitrowską zaczęłam. No i tutaj się zaczęło w kościele. Co pięknego jest, co pani się najbardziej podoba w tym, co pani robi? Tak. Ja lubię tak, że czasami to jest trudne do wytłumaczenia. Jak mogę śpiewać i widzę, że ktoś z tym taki ma connection, że reaguje na reaguje na to. To fajne mieć takie tak śpiewać i tak. To jest takie, nie wiem. Połączenie. Tak, połączenie takie duchowe. Tak, szczególnie jak śpiewa się tak w kościele czy coś. Ja bardzo to lubię, że to jest takie połączenie z innymi i ja nie wiem, po prostu myślę, że klasyczna muzyka jest po prostu no, piękna, jest tyle już lat, po prostu piękne utwory i tyle jest historii w tym. No, tak. Pani Karolina, dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Wspólnego śpiewania, wspólnego wychwalania Boga.
Thank you.
Gratulacje, wielkie brawa. I chciałem zapytać no, o główną trudność w kolędowaniu. Jak to jest? Że wszyscy znają kolędy? Czy... Główna trudność to opanować emocje i radość. Bo to jest sposób, w jaki artysta wyraża bliskość swojej wiary i obecności narodzonego dzieciątka. Głównie to jest powód i motywacja do tego, żeby jak najlepiej wypaść, żeby dzieciątko, jak ma zasnąć, to żeby zasnęło, a jak ma być radość, to żeby się radowało. A od jak dawna pan kolęduje? Kolędy to jest tradycja mojego całego życia. W moim domu odbywają się kolędy. 40-50 osób przychodzi i rok w rok, od powiedzmy, no, od kiedy kupiliśmy większy dom, to może być 20 lat. A jeśli chodzi o chór, ten chór Quo Vadis i zespół Camerata, to jest mój trzeci rok. Założony 20 lat temu przez Krzysztofa Jędrysika. I ja byłem pianistą przez pierwsze 2 lata, a później Krzysztof opuścił Kanadę i ja przejąłem na życzenie poprzedniego dyrygenta. No i mam wielką, wielką radość z tego powodu. Jaka jest najpiękniejsza kolęda? Nie ma najpiękniejszej. Każda dotyka innych sfer, uczuć i innych wydarzeń, innych sytuacji, a trudno mi powiedzieć. Naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć. A pana na to ulubione? Wszystkie. Pan też komponował? Tak. Ja napisałem jedną wiersz, który powstał wiele lat temu i nie wiedziałem, jaką muzykę do niego napisać. Bo tak, ja też jestem troszeczkę muzykiem rockowym. I nie wiedziałem, co zrobić. I odpowiedź nasunęła się w momencie mojej pracy z chórem. Wtedy postanowiłem i znalazło się rozwiązanie właśnie w ten sposób. Bardzo jestem zadowolony. Zespół Kameralny Chór. Bardzo gratuluję. Dziękuję. Wesołych świąt, bo jeszcze okres świąteczny. No dziękuję. I wszystkiego dobrego na nowy rok. Nawzajem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt.